budynku Teatru Nowego w Zabrzu zespół teatralno-muzyczny Hawira z Krakowa zaprezentował wodewil kresowy pod tytułem Jestem chory. Ten wodewil jest wyjątkowy, bo mówi o życiu studentów Akademii Medycznej Konserwatorium Lwowskiego w okresie międzywojennym. A więc codzienne troski, codzienne życie, piosenki w różnych stylach, swing, jazz, stare piosenki lwowskie, także 1,5 godziny świetnej zabawy. Otwarci jesteśmy bardzo na różne nowe propozycje. No i kiedy ktoś zwraca się do nas z prośbą o współorganizacji różnych ciekawych wydarzeń, to staramy się nie stać okoniem, tylko przyjmować i pomagać w organizacji, tym bardziej, że inicjatywa jest bardzo, bardzo szczytna, ci ludzie zasługują na pamięć, powinno się pamiętać o tym, co się wtedy wydarzyło, no i robimy, pomagamy. Sztuka to sentymentalna podróż do korzeni i kultury kresowian, co cieszy Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Zabrzu. W takich spotkaniach uczestniczą nie tylko kresowianie, nie tylko ludzie związani z kresami południowo-wschodnimi, ale każdy chętny, kto ma ochotę przyjść. Także myślę, że to jest najlepsza też propaganda kresów. To jest kultura, którą przejęliśmy od naszych przodków, a tradycja jest bardzo ważna. I staramy się tą tradycję kultywować i przenosić na następne pokolenia. Na scenie wystąpili młodzi artyści, którzy śpiewali, tańczyli i wprowadzili licznie przybyłą widownię w życie dawnego Lwowa. Chcemy wciągać młodzież, bo wiadomo, tych kresowian to już ubywa. Najlepiej wciągać tych, którzy prezentują sobą wysoki poziom, bo wtedy to na pewno daje jakieś szanse na to, że przygarnie się następnych, prawda? Jeżeli się prezentuje jakiś tam wyższy poziom, że śpiewają to artyści po Akademii Muzycznej, to daje szansę na to, że ludzie się zainteresują, zwłaszcza młodzi. Te piosenki, które tak pięknie przemawiały do naszych serc, pokazują, że wszyscy kresowiacy mają w sercu Polskę, ale przede wszystkim pamiętają o Lwowie, o swoich korzeniach i takie piękne przesłanie płynie z tego spektaklu, że trzeba kochać ojczyznę, a jednocześnie nie zapominać o miejscu urodzenia. Dla nas jako młodych artystów to jest z pewnością ogromne wyzwanie, szczególnie, że większość z nas tak naprawdę nie pochodzi z Kresów. Może niektórzy z nas mają korzenie kresowe, ale na pewno nie mamy tej muzyki tak we krwi jak kresowianie, więc dla nas to jest ogromne wyzwanie wystąpić przed tak wymagającą publicznością. To też spełnienie, bo jednak kształciliśmy się w kierunku wokalnym, więc dla nas to jest coś wspaniałego móc wystąpić w teatrze tak pięknym jak tutaj w Zabrzu. Także na pewno na długo pozostanie w pamięci dzisiejszy wieczór. Tak jak i tych, którzy w ten wieczór wybrali się do Teatru Nowego. Z wielką gracją i świetnie dobrany repertuar. Bardzo ładny spektakl, naprawdę, bardzo nam się podobało. Wszystko spełnili. Troszkę za mało bałaku było, no, ale rewelacja. Bardzo, to jest takie miłe, że myśli się o tych korzeniach, o historii, która dla tych osób jest bezcenna.